Technik elektroradiolog świadczy usługi medyczne w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii. Zajmuje się wykonywaniem badań obrazowych i elektromedycznych, a także radioterapii. W swojej pracy korzysta z wiedzy dotyczącej metod diagnostycznych wykorzystujących promieniowanie rentgenowskie, promieniowanie gamma, protonowe i neutronowe, a także pole magnetyczne i ultradźwięki. Po ukończeniu 8-letniej szkoły podstawowej naukę należy kontynuować w liceum ogólnokształcącym lub technikum. Uczeń, który wybierze branżową szkołę pierwszego stopnia, może kontynuować kształcenie w branżowej szkole drugiego stopnia lub w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych. Po ukończeniu szkoły średniej kwalifikacje niezbędne do wykonywania zawodu można osiągnąć kształcąc się w 2,5-letniej szkole policealnej w zawodzie technik elektroradiolog w ramach kwalifikacji MED 08 świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii. Kształcenie w szkole prowadzone jest wyłącznie w formie dziennej. Przystąpienie w trakcie nauki do egzaminu zawodowego w zakresie tej kwalifikacji i jego zdanie daje możliwość po ukończeniu szkoły uzyskania dyplomu w tym zawodzie na podstawie świadectwa ukończenia szkoły policealnej oraz certyfikatu kwalifikacji zawodowej. Podczas nauki umiejętności praktyczne uczeń zdobywa w firmach z branży medycznej, szpitalach, przychodniach, oddziałach i innych komórkach organizacyjnych podmiotów leczniczych, w których znajdują się pracownie radiodiagnostyki, tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, badań naczyniowych, a także radiodiagnostyki interwencyjnej, medycyny nuklearnej oraz radioterapii, a także w szkolnych placówkach kształcenia praktycznego. Kwalifikacji w zawodzie nie można uzyskać poprzez zdanie egzaminu czeladniczego ani poprzez korzystanie z oferty kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Zawód technik elektroradiolog wymaga ciągłego doskonalenia umiejętności. Wynika to z faktu pojawiania się coraz to bardziej przełomowych technologii stosowanych w sprzęcie diagnostycznym oraz nowych metod diagnozowania i terapii. Dla osoby wykonującej zawód technik elektroradiolog ważna jest dobra kondycja potrzebna do przenoszenia sprzętu medycznego i pomagania pacjentom w przygotowaniu się do badań, pełna sprawność rąk, dobry wzrok i słuch, zdolności techniczne i organizacyjne, a także umiejętność skupiania uwagi, podzielność uwagi oraz zdolność do przestrzegania reguł, przepisów i standardów. Ponadto technik elektroradiolog powinien być sumienny, odpowiedzialny, empatyczny, dokładny i opanowany. Praca elektroradiologa to możliwość pracy samodzielnej i w zespole, w normowanym systemie godzinowym, gdzie mamy bezpośredni kontakt zarówno z różnymi ludźmi, jak i z nowymi technologiami. Będąc elektroradiologiem, można pracować m.in. w pracowni tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego, w pracowni rentgenowskiej, w pracowni radiodiagnostyki i stomatologicznej lub pracowni medycyny nuklearnej. Do typowych stanowisk pracy w tym zawodzie należą technik radiolog, asystent badań ultrasonograficznych, asystent zabiegów operacyjnych, konserwator urządzeń radiologicznych, technik w pracowni medycyny nuklearnej, serwisant sprzętu elektroradiologicznego, kierownik zespołu techników oraz kierownik serwisu. Osoba wykonująca zawód elektroradiologa jest zobowiązana do noszenia w pracy odzieży ochronnej, ołowianego fartucha ochronnego, ochronnych rękawic RTG i okularów ochronnych. Sprzętem ochronnym jest dozymetr, miernik przyjętego promieniowania.